Gimnazjalistka zostaje przyjęta do szkolnej reprezentacji siatkarek. Chłopak każe dziewczynie wybierać albo on, albo siatkówka. Czy co, rezygnujesz? Tak mam to rozumieć? To głupie, że rezygnujesz z drużyny. Przyjaciółki przekonują koleżankę, żeby wróciła do drużyny. Kocham go i nie wiem, co robić. Matka gimnazjalistki uważa, że nauczyciele uwzięli się na jej córkę. Dałam się i przestałam się uczyć, ale tobie nie dam tego zrobić. Kobieta awanturuje się z nauczycielami. Nie nadaje się pani na nauczycielkę. Ty mi mamo żmij! Mamo! Zachowuje się, jakby jej kompletnie odwalił. Ona jest nienormalna. Pani musi skontaktować się z psychologiem. Sugeruje pan, że jestem nienormalna? Co to za szkoła? Nauczyciele bez kompetencji. Nienawidzę cię, rozumiesz? Nienawidzę cię! Martyna, poczekaj. Nastolatka nie wytrzymuje presji matki i chce się zabić. Zróbmy to, już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok, ale nie kończący się. Zabawa może trwać po świt, chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kimś, kto odwróci się. Po swojemu zróbmy to, już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok, ale nie kończący się. Zabawa może trwać po świt, chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kimś, kto odwróci się. Oliwia Guj z trzeciej klasy gimnazjum jest zawodniczką szkolnej drużyny siatkarek. Nie należy jeszcze do pierwszego składu, który jeździ na zawody, ale bardzo o tym marzy. Hop, nie pięścią. Dobrze, Oli. Moja... Dobrze, dziewczyny. Dziękuję, na dzisiaj wystarczy. Bardzo fajnie, mam nadzieję, że wszystkie zadowolone z treningu. Łapki. Jutro. Ogłoszenie duszpasterskie. Jutro. Trening. To raz, tak? Za tydzień zawody. Wyspać się, jeść normalnie i nie imprezować. Dobrze? Tak jest. Mickiewicz! Hej! Dziękuję. Oliwka, poczekaj. Wpadniesz jutro na trening? Tak, tak. A co powiesz na to, żebyś pojechała z nami na zawody? Trenerze, o Jezu, naprawdę strasznie bym chciała. No to dlaczego nie? Super, na to myślę, że naprawdę się nadaje. Słuchaj, po tym, co dzisiaj pokazałaś, nie mam wątpliwości. Jej, ale się cieszę, dziękuję. Super, jutro zgoda od rodziców i zapraszam na trening. Do widzenia. Dobra? Do widzenia. Słyszałam! Gratulacji! Ale na końcu! Wiecie, ile ja na to czekałam? Całe pół wszystkie roku, odkąd jestem w drużynie. Ekstra. No nie? Zawsze chciałam jechać z drużyną na zawody. Idąc na trening, nie pomyślałam, że trener mi to zaproponuje. Jestem taka szczęśliwa. Oliwia jest podekscytowana tym, że trener zaproponował jej udział w zawodach siatkarskich. Chce jak najszybciej pochwalić się swojemu chłopakowi Wiktorowi Małeckiemu, z którym od niedawna się spotyka. Oliwia jest w nim bardzo zakochana. Ma nadzieję, że chłopak ucieszy się z jej sukcesu tak samo jak ona. Świetnie. A kiedy te zawody? No za tydzień. A jak mi dobrze pójdzie, to będę w reprezentacji normalnie. Taki czas, że nie wierzę. Codzienne treningi teraz, nie? Tak, ale to tak lubię. Przecież wiesz, musimy dzisiaj to uczcić. No ale przecież tym z reprezentacji to nie wolno za dużo poświętować. No ale mi tam imprezy nie obchodzą. Chcę iść na AWF i to jest teraz dla mnie najważniejsze, a nie jakieś tam balangi. Ale na imprezę do Łukasza idziesz? O kurczę, strasznie cię przepraszam, ale o tym zapomniałam. Nie dam rady, nie mogę. Jak to nie dasz rady? No przecież byliśmy umówieni. No tak, to jego urodziny. Wiem, no ale nie dam rady, no. Mam codziennie treningi. No idź sam, co? No ale po co mi dziewczyna, która nie ma w ogóle dla mnie czasu? No Wiktor, no co ty? No chyba przez to nie zerwiemy, Wiktor. Spoko, trenuj sobie, skoro i tak to ważniejsze dla ciebie niż my. Chciałem iść na te urodziny z Oliwią. No, Łukasz to mój najlepszy kumpel. Mieliśmy się dobrze bawić, no. Nie chcę mi się iść samemu. No, po co mi taka laska, która ciągle ma treningi i nie ma w ogóle czasu dla mnie? Zapomniałam na śmierć o tych urodzinach. Wiem, jakie to dla Wiktora ważne, ale nie chcę stracić ani chłopaka, ani siatkówki. Kocham go i nie wiem, co robić. Tymczasem gimnazjalistka z pierwszej D, Martyna Skibińska, przychodzi do szkoły z mamą. Kobieta jest bardzo zdenerwowana, ponieważ uważa, że nauczyciele niesprawiedliwie traktują jej córkę i stawiają jej złe oceny, chociaż dziewczyna wszystko umie. Mama Martyny ma kłopoty psychiczne. Pomimo dość dobrych ocen córki, nie jest z nich zadowolona i chce porozmawiać z nauczycielami. A ta ostatnia czwórka z polskiego to co? 3 godziny powtarzałyśmy razem gramatykę. Ta polonistka się na ciebie uwzięła. Nic się na mnie nie uwziął. Z pytaniem po prostu z innego materiału. Bo na siłę ci chciała wstawić złą ocenę. Ja wiem, co ja mówię. Mnie też tak w szkole prześladowali. Poddałam się i przestałam się uczyć, ale tobie nie dam tego zrobić. Co ty masz w ogóle na sobie?
koszulę, którą mi ostatnio kupiłaś? A kiedy ty ją ostatnio prasowałaś? Takiego materiału się nie prasuje. Słuchaj, włosy też byś mogła upiąć. Nie będę upinała. Gdzie ty w ogóle idziesz? Ja idę do pokoju nauczycielskiego. Po co? Całymi dniami wałkujemy razem materiał. Poświęcam kilka godzin, żeby mieć pewność, że wszystko pamiętasz i rozumiesz. Chcę się dowiedzieć, dlaczego masz takie marne oceny. Ja nie mam marnych ocen. Idź chociaż włosy upiąć. Mama gimnazjalistki Magdalena Skibińska chce porozmawiać z nauczycielką polskiego o złych ocenach córki. Kobieta jest bardzo rozdrażniona. Dzień dobry, przepraszam, ja na chwilę. Dzień dobry, kojarzy mnie pani? Jestem mamą Martyny. Tak, oczywiście, proszę usiąść. Dziękuję, bym chciała z panią coś wyjaśnić. Słucham. Martyna wczoraj dostała czwórkę z odpowiedzi. Spokój. Cicho, nie wtrącaj się. Proszę, słucham, o co chodzi? Martyna dostała wczoraj czwórkę z odpowiedzi. No tak. Proszę mi wyjaśnić, jak to możliwe, skoro ja pytałam ją wszystkiego w domu i umiała wszystko. Po prostu pomyliłam deklinację z koniugacją. No nie wtrącaj się, rozmawiam z panią nauczycielką. Jest dokładnie tak, jak mówi pani córka. Pomyliła się, ale zawsze może poprawić ocenę. Nie, nie, moja córka nie będzie niczego poprawiać. To niech pani poprawi poziom nauczania. Słucham? Każdy, każdy dobry nauczyciel wiedziałby i zorientował się, że moja córka świetnie zna materiał. Najwidoczniej to pani nie potrafi wydobyć wiedzy z uczniów. Nie nadaje się pani na nauczycielkę. Proszę pani, to są bardzo poważne zarzuty. Ja chciałabym o tym porozmawiać w obecności dyrektora, dobrze? Nie, nie, proszę pani, ja nie mam na to czasu i nie będę załatwiać pani spraw zawodowych. Rozumie pani? Nie będę tego rozwiązywać. Ja jeszcze muszę z kilkoma nauczycielami porozmawiać. No, jak rozumiem, też pani jest niezadowolona z ich sposobu nauczania, tak? Owszem, jestem. Ale to już chyba nie jest pani sprawa. Niech pani lepiej przemyśli to, co do pani powiedziałam. To wstyd tak się wyżywać na dziecku. Ma pani jakieś kompleksy, czy co? Nie wiem naprawdę, na jakiej podstawie pani mnie oskarża. Dobrze pani wie. Wyżywa się pani na moim dziecku. Nie życzę sobie tego. Do widzenia! Słyszałeś to? Nie, powiem ci, pierwszy raz coś takiego mnie spotyka. Spokojnie, chyba ktoś tu wstał lewą nogą dzisiaj z łóżka. Jola! Za nie mówiłam. Nieraz zdarzało się, że rodzice zarzucali mi brak kompetencji, zwłaszcza wtedy, kiedy ich dzieciom nie chciało się uczyć, ale w taki sposób tego jeszcze nikt nie zrobił. Naprawdę, ja tego nie zostawię. Niezrównoważona psychicznie mama Martyny zamierza porozmawiać z pozostałymi nauczycielami córki. Nie chce słuchać, że Martyna wstydzi się jej zachowania. Dziewczyna czuje się ciągle kontrolowana przez znerwicowaną i nadopiekuńczą matkę. Jaką teraz masz lekcję? Polski. Aha. Z polonistką już rozmawiałam, a potem co masz? Niemiecki, a co? Świetnie. Nie idziesz do domu? Nie. Mówiłam, że muszę porozmawiać jeszcze z innymi nauczycielami. No, przestań. Ja wiem, co ja mam robić. Nie pozwolę, żeby nauczyciele byli w stosunku do ciebie niesprawiedliwi. Ale oni nie są niesprawiedliwi. Niemieckiego też się uczyłyśmy, prawda? Mhm. 4 godziny w niedzielę. I co? Truja na kartkówce. Chyba ten wasz nauczyciel sam się musi douczyć. No, proszę cię, przecież on jest Austriakiem. Bez dyskusji. Śmigaj na zajęcia. Jeszcze idę do szatni. No ja się chyba potnę, jak matka pójdzie do Hubera i każe mu się douczyć niemieckiego. Zachowuje się, jakby jej kompletnie odwalił. Ona jest, zachowuje się, jak nienormalna. Tylko mi wstydu narobi. W gimnazjalnej klasie pierwszej D rozpoczyna się lekcja polskiego. Martyna Skibińska ma nadzieję, że jej mama zrezygnowała z rozmów z innymi nauczycielami i wyszła ze szkoły. Dziewczyna bardzo się wstydzi. Siadamy już na swoje miejsca. Martyna, twoja mama jest jeszcze w szkole? Nie wiem. Mam nadzieję, że już sobie poszła. Jeżeli jest, to chciałabym z nią porozmawiać jeszcze raz. Przekaż jej to, dobrze? Ej, a po co twoja matka? Ponieważ moja kochana mamusia wparowała do szkoły i powiedziała Żebińskiej, że jest złą nauczycielką. Żebińska? Augustyn, Dariusz. Przesuwam. Przesuwam. Co ja mam robić? Martyna, jeżeli uważasz, że cię niesprawiedliwie oceniłam wczoraj, to możesz poprawiać ocenę. Nie, ja tak naprawdę nie uważam, tylko moja matka ma jakieś chore ambicje. Rozumiem, ale jeżeli chcesz jeszcze raz odpowiadać, to zgłosić się możesz i dziękuję. Poprawić ocenę. Dobrze, to się dziękuję. Tyczy każdego, kto jest niezadowolony ze swoich ocen. Jeśli jest wkurzona. Wszystko przez moją matkę, no. Współczuję, nie wiem, co bym zrobiła na twoim miejscu. Jeżeli ona jeszcze raz coś odpoczy, to się chyba zabije. Karaś Adam. Nie ma. Mojej matce ciągle coś nie pasuje. Przeszkadza jej mój wygląd, moje oceny, moje zachowanie. Ale dzisiaj to już mega przegięła, no. Chyba nie zamierza odpuścić.
Olivia Guj, która dostała się do szkolnej reprezentacji siatkarek, jest załamana po tym, co usłyszała od swojego ukochanego chłopaka. Boi się, że jak zostanie w drużynie, to Wiktor z nią zerwie. Fajnie, że Dudziak wziął cię do reprezentacji. No, super, że się na tobie poznał. Trochę w sumie musiałaś poczekać. Tak, ale ja już sama nie wiem. Czego nie wiesz? No nie wiem, czy chcę jeździć na zawody i czy chcę tyle trenować. No nie żartuj. Niedawno mi mówiłaś, że chcesz się dostać na AWF. Tam na przykład treningi są codziennie. A jak się chce grać na zawodach, no to sorry. No to ja nie wiem, czy chcę. Oliwka, przed chwilą cieszyłaś się, że Dudziak dał ci szansę. Nie wierzysz, że tak nagle przestało ci zależeć. Bo Wiktor... Co Wiktor? Wiktor boi się, że nie będę miała dla niego czasu, no i ma rację. I ty dla jakiegoś faceta zrezygnujesz ze swoich marzeń? No proszę cię. Ale ty nic nie rozumiesz. Ja go kocham i nie chcę go stracić. Jeju, rozumiem, że ci na nim zależy, ale jakby jemu zależało, to by ci nie robił takich wyrzutów. Poza tym weekendy. Weekendy są wolne. Nie możecie wtedy się spotykać? No, a zresztą i tak się widzicie codziennie w szkole. No, to chyba wystarczy. No właśnie. Jak cię kocha, to chyba zrozumie. Dobra, może macie rację. Pogadam z nim jeszcze raz. No, powinnaś. No. Dziewczyny mają rację. Może uda mi się pogodzić treningi z randkami. Porozmawiam jeszcze raz z Wiktorem. Kocham go i zależy mi na nim. Nie chcę stracić ani jego, ani siatkówki. Na kolejnej przerwie Olivia chce porozmawiać z Wiktorem. Postanowiła powiedzieć mu, że nie zamierza zrezygnować z gry w reprezentacji i z udziału w zawodach. Ma nadzieję, że ukochany to zrozumie. Ciągle nie ma dla mnie czasu. No, nie śmieć do Łukasza, ona... Nie ma czasu na trening. Weź olej to idź sam. No, czyli tak będziemy tam grać na kompie, to po co nam laski do tego? Stary, ona mnie kompletnie wystawia, nie rozumiesz tego? Co z tym zrobisz? Musisz ją do tego... Zerwę z nią i tyle. Chyba, że tak. Wiktor, możemy pogadać? No to masz przerąbane. Jak to ze mną zerwiesz, Wiktor? A po co mam z tobą być, jak i tak nie masz dla mnie czasu? No nie przesadzaj, mam pomysł, jak to wszystko pogodzić. Co? Pójdziesz na trening i skoczysz ze mną do Łukasza? No nie, no nie zrezygnuję z treningu, no ale potem możemy gdzieś iść do kina na jakiś fajny film. Nie, dzięki. Na razie. Kurde, nie obrażaj się, no próbuję znaleźć jakiś kompromis. Byliśmy umówieni, że do Łukasza idziemy razem, okej? Okay? Dobra, Wiktor, dobra, masz rację. No Wiktor, czekaj! No i co ja teraz mam zrobić? Nie chcę być w drużynie, jeżeli przez to Wiktor ma mnie zostawić. Kocham go i nie wyobrażam sobie, że nie będziemy razem. W takim razie rzucam siatkówkę.